23 stycznia w drugim zespole szkół ogólnokształcących w Jaworze odbył się pełen emocji mecz drugiej ligi siatkówki kobiet z udziałem Olimpii Jawor oraz UKS Krzanowice. Pierwszego seta łatwo wygrały krzanowiczanki, ale potem rozpoczęła się walka o każdy punkt. Drugą partię również wygrały przyjezdne, ale w kolejnym secie zagrały zbyt nerwowo i górą były jaworzanki. Decydujący głos należał jednak do zespołu z Krzanowic, który wygrał cały mecz 3-1. No, dla nas był to mecz bardzo ważny z tego powodu, że w zasadzie ta gra wygrana za 3 punkty decyduje, że utrzymujemy się w drugiej lidze. Będziemy grali raczej o miejsce 5-6. No i dlatego było tyle emocji i czasami za dużo nerwów na boisku. Dziewczyny zaczęły zdecydowanie, spokojnie, a później wkradła się nerwowość i taki mecz się zrobił do końca nerwowy. Słabe spotkanie. Dziewczyny bardzo długo się dochodziły do dyspozycji. Dwa sety w zasadzie stracone. Można powiedzieć, że przeszły obok tych setów. W trzecim secie się poderwały, a w czwartym secie przeciwniczki nam nie pozwoliły specjalnie zrobić ruchu, także mecz bez historii. Z przyjemnością informujemy Państwa, że Telewizja Jawor, współpracując z wieloma ośrodkami telewizji lokalnych w Polsce działających w grupie Vectra Media, współtworzy program noszący nazwę Polska Siatkówka, dzięki któremu mają Państwo okazję być na bieżąco z wynikami i zmaganiami sportowymi tej jakże widowiskowej dyscypliny. Program ten z pewnością przybliży Państwu wiele drużyn z Polski, a my mamy nadzieję, że w blisko 80 miastach w Polsce widzowie innych stacji będą mieli możliwość poznać naszą Olimpię.